co to jest portret? Portret jest spotkaniem między fotografem a osobą fotografowaną. To jest spotkanie. I portret jest wynikiem tego spotkania. Więc co ja się spodziewam od tej osoby, która fotografuje? Z jednej strony, żeby ta osoba się otworzyła. Bo jeżeli ma maskę, udaje, no mnie to za bardzo nie interesuje. To wtedy robi się bardzo banalne. Każdy to potrafi zrobić. A ja bym chciał, żeby ta osoba się otworzyła i ona tylko tego zrobi, jeżeli ma do mnie zaufanie. Będziecie podzieleni w trupach. Dosyć małych, powinno być 10 lub 9 osób w każdej grupie. I zaawansowani w jednej grupie i początkujący w drugiej. Najlepiej to by było z aparatami cyfrowymi. Proszę zadbać o to, żeby był kabel synchronizacyjny od waszego aparatu do lampy błyskowej. Twarz człowieka nie jest symetryczna. Tak? Lewa strona i prawa strona są inne, ale jedną rzecz nie wiecie, że wyraz każdego oka jest inny. Jest jedno oko aktywne i drugie pasywne. Więc teraz zrobicie eksperyment. Ci, którzy nosicie okulary, proszę je zdjąć. Z osobą, która jest obok was, jedna osoba będzie patrzyła, a druga osoba będzie z ręką tak zasłaniała jedno oko drugiej osoby, a później drugie i ma zdecydować, które oko jest aktywne i które jest pasywne. To proszę to zrobić. Ale widzicie różnicę, tak czy nie? Jest chyba wyraźna, prawda? Teraz, co jest ważne w tym, że jeżeli ktoś ma oświetlić jedną stronę twarzy, to trzeba być świadomy, czy dla was jest ważniejsza lewa czy prawa. Widzicie? Później on się zmienia, jeżeli lampa jest wyżej czy niżej, tak? I wtedy wy musicie decydować, kiedy czujecie, że to jest ten moment. Na co więcej trzeba zwracać uwagę? Gdzie ustawić światło? Która część twarzy, czy które oko jest najważniejsze? Tło, czy elementy tła pasują mi do tej osoby? Czy jest jakiś element, który jest zbędny? Czy ta osoba jest odpowiednio ubrana, czy nie? To na pewno słyszeliście o Avedonie, tak? On używał tylko jedną lampę, jedno światło z taką dużą parasolką jak ta. Jest biała wewnątrz, widzicie? Biały o wiele lepiej rozprasza światło niż srebrny kolor. Czy ta wysokość i tego światła jest dobra, czy nie? Bardzo dobra. Nie. Nie. Tak. Widzicie, jaka jest różnica? Największy problem z portretem polega na tym, że osoba wie, że jest fotografowana. Wtedy, kiedy tą świadomość widać, to te zdjęcie nie jest za bardzo dobre. Ta osoba musi się dobrze z nami czuć. Czyli musi do nas mieć zaufanie. I wtedy zasada jest taka, żeby nie fotografować kogoś od razu, jak się tylko poznaje tą osobę. Tylko najpierw porozmawiać, dowiedzieć się coś o tej osobie, jakie są jego czy jej zainteresowania. Nie pozuj, absolutnie, tylko bardzo tak, jakby się prowadziła rozmowę. Uwaga, żeby nie reżyserować. Fotografowie mody, tak, czy ci, którzy robią portrety zawodowo, tak powiedzmy, to mówią, teraz pani tak trzyma ręce tu, tak, głowa tam, a spojrzenie tam. No i to bardzo naturalne jest. Jak się za dużo szczegółów mówi, to co on ma robić, jaką mimikę i tak dalej, co ma robić z rękami tu i tam, to zaczyna to być nienaturalne. Ale niech pani się nie rusza. Naturalna poza, prawda? Sama się ułożyła. Bardzo ładna, nawet estetyczna, bym powiedział. Dobrze, a teraz proszę usiąść normalnie, tak? I teraz proszę wrócić jeszcze raz do tego, co było przedtem. No jest różnica. Nie jest to samo. A dlaczego ciebie ciągnie do czegoś mrocznego? Nie wiem do tej pory.
Miałam 12 lat, obejrzałam wywiad z wampirem i od tamtej pory. A jeżeli zaczepiam na jakiś temat, który ta osoba akurat nie się pasjonuje tym tematem, to już są lepsze szanse. Czy masz jakieś ulubione miejsce na świecie? I co ci daje to pływanie? A jak wygląda ten las? Druga metoda jest zadać bardzo trudne pytanie. Na przykład ja mogę, czy możesz mi wytłumaczyć teorię względności Einsteina? Nie, ale ten uśmiech jest piękny, tej dziewczyny, tak? I wtedy ten uśmiech mogę sfotografować, widzicie? To jest tylko jeden ułamek sekundy. Jeżeli zadaję odpowiednie pytanie, tak? To jest ten ułamek sekundy, gdzie ta osoba się zastanawia, zaczyna o tym mówić. Później proszę, żeby robiła pauzę. Tak. A ostatnio miałaś jakąś ciekawą przygodę, robiąc zdjęcia? Następna metoda jest bardzo skuteczna i ona się bierze od Stanisławskiego. To jest ojciec współczesnego teatru. Aktor i reżyser teatralny, tak, w Moskwie, który wymyślił metody aktorstwa, które prawie wszyscy używają na całym świecie. Wyobraź sobie, że przychodzi jakiś nieznany mężczyzna, chce porwać tą siostrę, tak, a ty pomagasz, żeby ją nie porwał i zaczyna skrzyczeć, ale to wszystko w twojej wyobraźni. Dobrze się skup i pomyśl o tym, tak jakbyś to miała przed oczami. Ta metoda polega na tym, że są pewne sceny czy wydarzenia z dzieciństwa czy w życiu człowieka w ogóle, które powodują bardzo silne emocje u człowieka. I aktor wykorzystuje tą wyobraźnię, skupia się na odpowiednie sceny życia, które powodują odpowiednią emocję na to, co on gra w filmie czy w teatrze. Myślimy o miłości. Pomyśl o najpiękniejszych momentach, które miałeś w życiu, kiedy byłaś bardzo zakochana i ta miłość była uzajemniona. Ta metoda jest dosyć trudna dla aktorów, bo no, powoduje pewne bolesne sytuacje psychiczne i tak dalej. I że jesteś tą osobą, która siedzi obok ciebie i jeden i drugi patrzycie na morze, później patrzycie na siebie z wielką miłością. Otwierasz się i teraz jesteś pomału napełniona coś tak pięknym, że nigdy czegoś takiego się nie zdarzyło w życiu. Później oczywiście, jeżeli ktoś pójdzie dalej, to wtedy można powiedzieć, że duch tej postaci wchodzi do aktora. To bardzo, bardzo piękny portret. To też. No warto być modelem tutaj.